Cześć, witajcie na naszym kanale. Dzisiaj przygotuję takie risotto, które lubi moje dziecko. Jest to taka wersja alternatywna, ja bym to nazwała. Potrzebujemy pierś z kurczaka, już ją pokroiłam w kostkę, groszek z marchewką, natka pietruszki, ser żółty już utarty, ryż, masło, sól, pieprz i papryka, bulion do podlewania ryżu i odrobinę oleju do podsmażenia tych piersi z kurczaka. Teraz przyprawię te piersi z kurczaka z solą i pieprzem i przesmażę na patelni. Na rozgrzany olej dajemy piersi z kurczaka. Chwilę podsmażamy. Jak już będą gotowe, powiem co dalej. Do garnka dodaję masło, musi się rozpuścić. Wsypuję ryż. I chwilę przesmażę z tym masełkiem. No, ryż nam się troszeczkę przesmażył. Ja go teraz zaleję 1,5 litra bulionem i niech on się gotuje tak 15 minut. Na małym ogniu. Potem powiem co dalej. Ok, ryż się ugotował, odłożyłam go na chwilę z gazu. Dodaję kurczaka. Groszek z marchewką. Przemieszam. Nastawię na chwilę gaz. Okej. Dodaję odrobinę soli, słodkiej papryki, pieprzu. Teraz dodam starty żółty ser. I na koniec daję pietruszkę. I łyżkę masła. Mieszam tak długo, aż to masło się nie rozpuści. No i nasze risotto jest gotowe. Życzę wszystkim smacznego. Lajkujcie, subskrybujcie i komentujcie. Pozdrawiam serdecznie.